Hej, cześć, witam cię serdecznie. Jestem Arkadiusz, to jest kolejny odcinek The Walking Dead. W poprzednim odcinku wykonaliśmy kilka czynności, które wpłynęły na pewno na dalszy rozwój gry. Był tam pierwszy z trudnych wyborów, tak mi się przynajmniej wydaje. Trzeba było uratować Nika lub Pita, tudzież Peta, zależy kto jak lubi. Wybrałem Peta, w związku z tym, że został pogryziony i po prostu była to osoba, która nas uratowała na dzień dobry, jakby nie patrzeć, razem z Luke'iem. A wszystko przez to, że trafiliśmy na rzekę w celu łowienia rybek i okazało się, że było tam kilku szwendaczy, czy nie tyle co szwendaczy, tylko zabitych ludzi strzałami w głowę, więc nie mieli szans się przemienić. Niemniej jednak sytuacja się nieco skomplikowała i doszło do tego trudnego wyboru. Oprócz tego wiemy, że Rebeka nas nie lubi. I tak skończył się właściwie ten epizod pierwszy. Zobaczmy, co przyniesie epizod drugi. Zapomniałem wcześniej wspomnieć, że nie grałem wcześniej w tą grę, więc mogą tu być pewne zacięcia związane z odcinkami. Będę łączył czasami odcinek z odcinkiem, jeżeli będzie trwał na przykład 9 minut, bo po prostu gram pierwszy raz w tą grę i no, po prostu nie wiem, czego się spodziewać. Dlatego niektóre odcinki mogą być łączone w jedną całość. Staram się nagrywać 30-minutowe odcinki. Wiadomo, że jeżeli kolejny odcinek zacznę, a na przykład będzie koniec epizodu, tak jak w poprzednim odcinku, jeżeli oglądałeś, więc będę łączył to po prostu 30, będą to odcinki 40-minutowe. Raz na jakiś czas może się taki odcinek trafić. Więc nie bądź na mnie zły, nie złość się i bądź dobrej myśli. Ja również się staram. Jednak chcę przejść pewne gry bez wcześniejszego przygotowania się do nich, że tak powiem. Gra mnie poprowadzi, a fabularnie nie chcę znać po prostu przyszłości tej danego mojego wyboru czy danej gry. Ok, tyle słowem wstępu. Rozpoczynam więc epizod drugi, czyli rozłam. Zaczynamy. Prawdopodobnie tu na początek będzie krótka retrospekcja, do tego nas przyzwyczaiło studio, czyli poprzednie wydarzenia w telegraficznym skrócie. Tak jest. I'm freezing. Wait till we get up to Wellington, then talk to me about coal. I'm gonna go look for more wood. Where's the rest of your group? I'm by myself. Bullshit! Krista, run! I'm out. Grab her. Let's go. Would someone mind telling me what the fuck is going on here? Spit by a dog. For all we know, she could be working with Carver. So, since you're pretty much on your own, what's your plan? I don't know. I'm kind of on my own now. Well, you're welcome to stay here if you want. Jesus, Mary, and Joseph. Think about it. You're Carver, what do you do? Who's Carver? You were in the woods with Krista. Please. Ah! I'm fine. I'm fine. Just lost my footing. Damn it. God damn it. Come this way! Damn it, you get your asses over here, both of you! I tak właśnie przedstawia się w telegraficznym skrócie poprzedni epizod. Okay, lecimy więc z epizodem drugim. Zobaczymy, jak to się ułoży.
Co się dzieje? Co się dzieje? Well, they shouldn't be able to get through that. On the downside, we can't get through them. Okay, sytuacja nie jest za różowa. Został na pewno pokąsany przez jednego ze szwendaczy. Czyli nie przypomina to, że on ma nogę znowu. Zapytajmy się go, jak się czuje. How are you feeling? Well, other than this bite, I'm just peachy. Czyli optymistycznie. Hand me that there. Okay. Cutting it off won't work. Says who? I knew someone who tried it. Just because it didn't work once, don't mean it can't work at all. To w takim razie akcent od razu sobie ten. Nóżkę generalnie ciach i ciach. Czy na to patrzeć? Bleed out like a stuck pig. What are you gonna do? Carry me out of here on your back? Okay. Hell. Just give me a minute. Maybe. Try to get some rest. There's a lot of stuff in here. I'll try to find something to help. Okay, więc możemy się ruszyć. Spójrzmy na niego. Oh, Nick. That stupid kid. No właśnie, co z Nickiem? No niestety, Nick padł prawdopodobnie ofiarą szwendaczy, chociaż nie jest to powiedziane, nie widzieliśmy, żeby go ktoś jadł, gryzł, tudzież cokolwiek innego. Uciekł do lasu prawdopodobnie, może przetrwał, nie wiadomo. Znaleźliśmy również plecak, zapomniałem wspomnieć. Dajmy mu się napić. Anything in that? Sorry, it's empty. Okej, pewnie jakbyśmy tamtemu gościowi nie dali poprzednim odcinku, to byśmy mieli teraz Wicka. Niemniej jednak trudno, nie ma. Wybór został dokonany. Co my tu mamy? Mamy tu tą piłę do metalu. Mamy tu również karton. Jednak zanim dojdziemy do kartonu, rozejrzyjmy się tutaj. Mamy radio. Lekko zdemolowane. Mamy tutaj również kluczyki. The keys are still in it. Well, worth a shot. Serio? Będzie działać? Out of gas. Nie będzie działać. Dobra, nic więcej tutaj nie możemy zrobić z tego co widzę, jednak możemy rzucić okiem na tabliczki. Interesujemy to pudełko. Red and gold. Anything we can use? Papierochy. Give me one of those. Przybuchaj. Probably tastes like pine tar by now, but I'd smoke a dead coon's tail if you had one. Nie powinieneś jarać. Why? They gonna kill me? Give me those. You got a light? Coś mnie się kojarzy, że mam. Czy mam jakiś inny wybór, jak mi nie dać tego ognia? Niestety nie mam innego wyboru. Well, that tastes about as bad as it smells. Now what? We wait. Na co? I nastała noc. Klementa sobie tak siedzi z tym gościem, a jak on się przemieni, to będzie miała ciepło. Czyli już się nie przemienił.
Dobra, weźmy tą piłę na wszelki wypadek. Co możemy dalej? Nie chcę iść do niego w ogóle. No jednak. Jestem zmuszony obligatoryjnie. Rzućmy na niego okiem. Zapytajmy go, czy żyje. Pete? Nie wygląda najlepiej. Oh, damn it. I feel like 10 pounds of shit in a 5 pound sack. Okej, przypomina troszeczkę nam. Jesus. Stuck in this can the whole damn day. You want to hear something funny? I've been thinking, and I don't want to die. Okay. I never thought I'd be the kind of idiot to say something like that, but there it is. I'm scared, Clementine. Jesus, I'm scared. Pocieszmy go. You're going to be okay. Oh, at least spare me the bedside bullshit. Okay. Sorry. Would you promise me you'll watch out for Nick? I love that stupid kid. No matter what you think, he is a good boy. Okay. I'll do what I can. Thank you. Been almost a day. They ain't gonna find us. What's that? Where are you going? Chciałem zauważyć, że jedni przemieniają się szybciej niż drudzy, a drudzy się przemieniają wolniej niż trzeci. Dobra, ci odchodzą. I'm not getting out of this. You're gonna have to make a break for it. I'll buy you some time. W sumie... podziękujmy mu. Thank you, Pete. You go find my nephew now, right? Okay. Wait for my signal and run straight to the woods. Just keep moving. All right. Let's get this over with. Jak nie Clementine, o fuck. Okej, udało się uciec. Jednak Pete, tudzież Pet, prawdopodobnie polegnie. Chociaż kto wie, czas pokaże. Okej, początek epizodu drugiego rozłam. Clementine, are you all right? Luke's not with you? Where's Alvin? What happened? It's been hours. Where are they? Clem! Zostaliśmy zaatakowani. By who? Walkers. Jesus! We all got split up. I was with Pete, but... Thank God. Where were you? Where were you exactly? Down by the stream. We gotta go. Just hold on a minute. My husband is still out there! Get the guns! Luke and Alvin went out looking for you. I told them not to go. Damn it, Luke. Clementine, can you please watch Sarah? She's upstairs. Just distract her and don't tell her anything. She gets nervous. We should go with you. I guess. Too dangerous. You'll be safe inside. Just don't open the doors for anything. We'll be back soon. No dobra, czyli decyzje zostały podjęte.
No to w takim razie udajmy się do Sary, pogadajmy z nią. Say cheese! I found this under the house. There was all kinds of old stuff. It's so cool. Take one of me. Come on, take one of me. Sure. Get me in a good pose, okay? Co ona taka wyluzowana jest? Pewnie nie wie w ogóle okay, nic I'm ready. O świecie zewnętrznym, znając życie. What's wrong? Where's my dad? Myślę, że powinniśmy jej powiedzieć. You're scaring me. You should know what's going on. He told you not to tell me, didn't he? He is in trouble. Oh my gosh. What happened? Clem? What's going on? Everyone's gone. It's bad. Sorry, I just need to... Okay, co z nią? You want to see what I found? Will you show me how to use it? I couldn't find any bullets. If something's wrong, I should know. What if I have to use one? Okay. Okay, but it's not a toy. I know. First, remember, it's just a thing. What does that mean? I don't know. I thought it'd be heavier. Okay, what do I do? The most important thing is, always aim for the head. Okay. Unless it's a person trying to hurt you, then what do? Just keep shooting. What should I shoot? Don't do that! Sorry! Okay. Maybe I could practice outside. There's that tree. Hey, Luke's back! Serio? Chodźmy więc na dół zobaczyć, co nas czeka. Czy to na pewno był Luke? Aby na pewno. Dobra, musimy wrócić. Clementine przypomina taką lekko zlęknioną dziewczynkę, ale jest twardą bestią. That's not Luke. Ja wiem, że to nie Luke. Clem, I think I know him. Co to? He can't see me. You have to make him go away. No właśnie, więc ukryj się. Find somewhere to hide. Where? No. Clem, I can't breathe! I can't breathe! Czyli już wiemy, co jej prawdopodobnie dolega. O! Kim jesteś? Who are you? Well, actually I'm your neighbor. Neighbor? That's right. My family and I are set up a ways downriver. I'm kind of surprised we haven't run into each other yet. What's your name? No też ma broń, widać. No właśnie, a ty? What's your name? My name is George, honey. Przywitajmy się więc. Pleasure to meet you. You mind if I come in for a bit? Wejdź proszę. Would you please leave? This is a nice place. Is there anyone else around? You don't usually see cabins this big out here. Sumie to ja i mój tata. A lot of folks in there. Just me and dad. Yeah? What's his name? Ed. Strong name. I like him already. Where is he? He's out. Well, I'll cut to the chase.
I'm out looking for my people. 7 of them, to be exact. They've been gone a long while, and I'm worried they might have gotten lost. Maybe you've seen them. A couple of farm boys and an old man. Spanish guy and his daughter. Quiet girl. A bit taller than you. Big black guy. This big. No właśnie. People to lose. Tell me about it. This whole damn thing's a pain in the ass. Co to za remont w ogóle jest, George? It's a lot of plates for 2 people. Looks like a tornado ran through here. Yeah, well, I'm supposed to be doing the dishes. Okay. Just passing through, or you've been here a while? Hey, listen, kid. I hope you're not one of those nuts headed up north. Tylko przelotem. Just passing through. Going north. Whole lot of people headed that way lately. Me, I don't get it. There's just as much nothing up there as there is down here. And I can't stand no the weather. The cold slows them down. Well, that's not worth the trade, in my opinion. Where does this go? Oh, I'll take it. No właśnie, na przykład. Rada? Nie. Jednak widzę, że koleś chyba tu mieszkał, bo wie, gdzie się znajdują rzeczy. Well, it's a real nice place. Kinda cozy. I knew a guy that always wore shirts like this. Doctor. Real smug, son of a bitch. Jak się nazywa? What's his name? Carlos. Mm-hmm. Czyli wiemy, że koleś ma świadomość i wiedzę na temat domowników. Three moves away from checkmate. What was that? I thought you said nobody's here. To pewnie wiatr. Probably just the wind. Poker face, jaki ma poker face. Dobra. Ciekawe, czy nasza Sara da radę. Mam nadzieję, że tam dobrze się skryje. Prawie jej nie widać. Prawie. I told you, nobody's here. Seems that way. Didn't mean to be rude. Couldn't just leave you here with a good conscience if someone was poking around, right? Sure. Okay. Who's this? No, nie wierzę. My sister. She's dead. Really? Well, I'm very sorry to hear that. Thanks. You have no idea who these people are, do you? Nie wiem, o czym mówisz, mistrzu. I don't know what you're talking about. Let me ask you this. When you met them, how much did they trust you? Do czego zmierzasz? What's your point? If people don't trust you, how can you trust them? Trzymamy się jednej linii. Well, I think I've troubled you long enough. I can let myself out. No właśnie, kim ty w ogóle jesteś? Who are you? You have a real good day now. Co za w ogóle klient? He's gone. What if he comes back? Będziemy się martwić, jak wróci. Kurczę.
Znowu się robi interesująco. We need to find the others. We can't go outside. Clementine. Sarah. They told me about Pete. You know where he is, right? Come on, let's go. A man was here. What? What did she say? Someone came to the cabin. What? Clementine talked to him. And you just opened the door for him? Calm down, Rebecca. Calm down? I am calm. You calm down. Czemu to nie otworzyłam? I opened the door. He just came in. She's telling the truth. Did he say his name? Did he say what his name was? Maybe it wasn't him. You know damn well who it was. Myślę, że powiedział, że George. His name is George. George? That's what he said. Look, Clem, just tell us what he looked like. What was he wearing? Did he sound different? How old was he? W sumie miał głęboki. His voice was gravelly. To prawda. Like how? I don't know. Kind of deep and scratchy. He talked about you, Dad. You're not gonna hurt anyone, are you? Of course he won't, Sarah. Your dad's the nicest man I know, which is why he's not gonna do anything crazy or. Czy nie można jej denerwować z tego, co widać? You know these are bad people, sweetie. They will do or say anything to hurt us. All right, what do you think? Did it seem like he'd be coming back? He saw a picture of me. A picture? What were you doing taking pictures? Carlos. What? You need to calm down. All right, you're scaring your daughter. Dobra. I took the picture. It's my fault. No, I asked her to. It's my fault. Sarah. He was scouting. We got lucky. He wasn't expecting to find us. O co chodzi z Georgem? Surprised him. She hadn't been there. Well, he was too smart to stick around, but he'll be back with the rest. We don't have much time. He's right. Everyone pack up. We're moving now. Alvin, wait! Kim jest George? We have to leave now, sweetie, before he comes back with more bad guys. But he's gonna be okay. Where are we going? Anywhere but here. Into the mountains, maybe. Clem, I don't know what he told you, but William Carver is a dangerous man. He's the leader of a camp not far from here, and he's very smart. We were lucky to escape. Look, I'm sorry to involve you, but now that he's seen you, you'll be safer with us. Serio? We have to leave. No więc skoro musimy, to chodźmy. We have to find Pete. We'll get him on the way out, Nick. Clementine, you know where he was, right? Yeah. All right. Everybody grab your stuff. Let's hit the road. No, z Pete'em może być problem. Now you said it was just up here? Yeah. Just a little ways. Hey, Clem. Sorry if I gave you some shit back there. I'm just a little on edge. It's just a tough time right now with the pregnancy and all. You and Alvin can probably relate. Spoko. It's okay. If it's not you I'm yelling at lately, it's Alvin. And then I'm in real trouble. I can handle it. I'm not a little kid. I felt the same way when I was your age. My dad was always giving me shit. And I always thought he didn't know a damn thing. I know you did your best back there. You know, none of us would make it on our own. Sometimes it's hard knowing just how dependent I am on everyone. I'm not used to that. I'm not comfortable with that. I'm supposed to be a mom soon. Guess I need to work on my patience. Okay, Alvin and I still don't know what to call her. Or him if that man gets his wish. God help me. Any ideas? Clem? No proszę, czyżby samochód się przemieścił? Nie, stał tutaj. No ale myślę, że jednak z Pita dużo nie zostało. That's where we were. Temu jednak udało się uciec. Całe szczęście. Nick. Maybe he's around here somewhere. Nie jest wcale powiedziane, że on umarł. Może jednak żyje. Skoro go tu nie ma, więc... Prawdopodobnie odciął sobie nogę. Może tak być.
kurczę. Ale tego dowiemy się już w następnym odcinku The Walking Dead sezon drugi. Mówił Arkadiusz, jeżeli się podobało, za... po prostu zapodaj łapkę w górę i będziemy kontynuować serię. Jeżeli chcesz coś napisać, śmiało komentarze są do twojej dyspozycji. Jeżeli chcesz być na bieżąco, zasubskrybuj kanał. Mówił Arkadiusz, dużo się działo w tym odcinku, a jesteśmy teraz na tropie poszukiwania Pita, tudzież Peta. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia już wkrótce. Trzymaj się ciepło, cześć.